Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na naszym comiesięcznym webinarze poświęconym sieci dyrektorów Centrum Edukacji Obywatelskiej. Właściwie nie tyle poświęconym, co wchodzącym w skład tej sieci. Bardzo się cieszę, że Państwo nas zechcieli odwiedzić. Rozumiem, teraz spoglądam na liczbę uczestników i rozumiem, że Państwo się teraz logują. Więc zrobię chwilę wstępu i tak najważniejsze jak zawsze są prelegentki, więc na tym moim wstępie Państwo będą dołączać. Będziemy mieli dzisiaj temat, który nie jest może bardzo gorącym tematem. Można powiedzieć, że nie jest pilny, ale za to jest tematem bardzo ważnym, który ma wpływ na klimat, atmosferę szkoły, jakość uczenia się, po prostu na rozwój uczniów. I tym tematem jest ocenianie z zachowania, stąd taki trochę metaforyczny tytuł wzorowe ocenianie, żeby zasugerować, że mamy do czynienia z tym obszarem. No i zaprosiłem kilka prelegentek, bardzo się cieszę z tego, że zgodziłyście się dzisiaj podzielić swoimi doświadczeniami, które w praktyce przeżywają rozmaite doświadczenia, nie zawsze łatwe, ale zawsze oparte o pewien dialog wewnętrzny, który toczy się w szkole na temat dostosowywania tego oceniania zachowania do potrzeb, do realiów, do tego, żeby w ten sposób wzmacniać rozwój uczniów i uczennic. Jak zwykle jesteśmy tutaj dzięki wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej traktuje nas jak jeden ze swoich programów i na tym slajdzie jest informacja o nas, po jego prawej stronie takie imponujące liczby, które no, po prostu są liczbami, ale z drugiej strony pokazują, że jesteśmy organizacją, która od dawna i z bardzo wieloma szkołami, dyrektorami, dyrektorkami, nauczycielami i nauczycielkami ma do czynienia, stąd doświadczenie, wiedza o tym, co szkołom jest potrzebne i to towarzyszenie, które staramy się, żeby było jak najbardziej użyteczne dla szkół. Na tym slajdzie znajdą Państwo skrótową informację, a o wszelkie dokładniejsze, szczegółowe dane można ich szukać na stronach Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tutaj po lewej stronie są te adresy. Będą się zresztą też pojawiały na czacie. To są miejsca, gdzie można zyskać pełną informację na temat tego, jakie oferuje CEO całym szkołom, całym społecznościom szkolnym, ale też pojedynczym nauczycielom, nauczycielkom i osobom pełniącym funkcje liderskie w szkołach, jakie przedsięwzięcia, jakie działania. Tutaj wymieniamy inspiracje, czyli treści, które można znaleźć na stronie i w naszych wydawnictwach, szkolenia, które oferujemy zarówno całym radom pedagogicznym, jak i osobom, które chcą zapisać się na bardziej otwarte formy, też realizowane w internecie i na żywo, oraz programy realizowane za pieniądze sponsorów, bezpłatne programy w różnych obszarach funkcjonowania szkoły, które pomagają radzić sobie z bieżącymi wyzwaniami. Także bardzo Państwa zachęcam do zaglądania na naszą stronę. Tutaj slajd, który pokazuje instytucje nam patronujące, partnerujące, takie, dzięki którym możemy podejmować te wszystkie działania, o których była mowa wyżej. Patronem medialnym Odpornej Szkoły, czyli tego cyklu webinariów i seminariów, jest dyrektor szkoły, na pewno Państwu znany. Norwegian Refugee Council jest również partnerem, który uznał, że nasze przedsięwzięcie może być także pomocne w integracji osób o doświadczeniu uchodźczym w Polsce. I Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, organizacja, która już od dawna i na stałe wspiera Centrum Edukacji Obywatelskiej w jego misji. I nasze prelegentki.
dwa słowa o Was, chociaż pewnie będziecie też mówiły o swoich szkołach, w związku z tym będzie też okazja do powiedzenia więcej, ale ja chcę powiedzieć, dlaczego prosiłem właśnie te osoby. Ola Cupok-Kokoszka, wicedyrektorka, ale także osoba, która zajmuje się szkoleniem nauczycieli i dyrektorów, występuje podczas różnych wydarzeń, konferencji, pracuje też jako asystentka szkół w ramach programu Szkoła Ucząca Się. To jeden z tych naszych programów właśnie, o których wcześniej mówiłem. I rozumiem, że będziesz mówiła też o doświadczeniach własnej szkoły, ale też tej szkoły, której asystujesz, którą wspierasz. Ula Skrzypczak, dyrektorka szkoły podstawowej w Piastowie, która również pracuje z nami w Centrum Edukacji Obywatelskiej przy różnego rodzaju działaniach rozwojowych dla innych szkół. Jest aktywna w tak zwanym Klubie Szkół Uczących Się i prowadzi Szkołę Praktyk dla Szkoły Edukacji, znanej i szanowanej instytucji kształcącej nauczycieli. I Barbara Kochanek, dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, absolwentka SPLO, czyli Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, ale także facylitatorka grupy seminaryjnej, pracująca z osobami, które teraz uczestniczą w SPLO. Bardzo dziękuję, że zgodziłyście się wystąpić. No i kilka takich informacji natury bardziej technicznej. Bardzo zachęcamy do tego, żebyście Państwo zadawali pytania na czacie, ale nie tylko pytania. Czat jest też dobrą okazją do tego, żeby wypowiadać swoje zdanie na tematy, o których prelegentki będą mówiły. Na tym czacie będziemy też podsyłali rozmaite linki, jeśli będą potrzebne, a też link do zaświadczeń. Chociaż w tej chwili już Państwo będą mogli pobrać te zaświadczenia ze strony zapisy CO, czyli tam, gdzie rejestrowaliście się na to webinarium. Zatem zachęcamy do aktywności na czacie, bo wiele osób, które korzysta z webinariów, mówi nam, że wypowiedzi innych dyrektorów na czacie bywają bardzo inspirujące i ciekawe. Także jest to też miejsce do dzielenia się dobrymi praktykami. Jeżeli padną pytania do naszych prelegentek, to one będą mogły na nie odpowiedzieć, chociaż nie wiem, czy w dynamice naszej rozmowy będzie to zawsze możliwe, więc nie obiecuję, ale prelegentki mają też dostęp do czatu, w związku z tym będą mogły widzieć, co tam się pojawia. Jeżeli na jakieś pytania nie uda się udzielić odpowiedzi tutaj, to poszukamy sposobu, żeby w kolejnych webinariach odnieść się do tych tematów. Także bardzo zapraszamy do korzystania takiego aktywnego, bo nie mogą Państwo w inny sposób tu uczestniczyć, ale czat jak najbardziej jest dla Was. I jeszcze prezent od Odpornej Szkoły, wydawnictwa Centrum Edukacji Obywatelskiej na całą swoją ofertę proponują osobom, które korzystają z webinariów naszych, niewielki, bo niewielki, ale zawsze rabat 10%. Kod rabatowy Wiosna Dyrektora, taki optymistyczny bardzo, jest ważny do 10 maja 2023. Jeżeli będą Państwo korzystali z tego sklepu internetowego, w którym można kupić nasze książki, to bardzo proszę skorzystać z tego kodu. On umożliwi skorzystanie też z rabatu. Dobrze, to tyle wstępnych informacji. Mentimeter to będzie troszeczkę później, przepraszam bardzo. A teraz już przechodzimy do samego tematu. No właśnie, pytanie widać na slajdzie. Jak ocena zachowania może wspierać rozwój i tutaj doświadczenia konkretnych szkół? Chciałbym Was bardzo zaprosić do takiej krótkiej opowieści o tym, jak wyglądała historia wdrażania tych zmian i w ogóle refleksji nad oceną zachowania w szkołach
A przy okazji będziecie mogły dwa słowa powiedzieć o nich samych, tak żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, z jakimi doświadczeniami się mierzycie. Także bardzo serdecznie zapraszam. Może od ciebie, Ola, zacznę. Dzień dobry. Czy mam dobrą łączność? Tak, słychać cię, wydaje mi się. Więc historia. Właśnie zdałam sobie sprawę, że 30 lat pracuję w szkole i ocena zachowania to sprawa, która zajmowała mnie od początku. Gro osób, z którymi współpracowałam, uważało, że jest to sprawa kluczowa, więc ocena zachowania to moja perspektywa przede wszystkim najpierw nowej nauczycielki, nowej wychowawczyni, potem już coraz bardziej doświadczonej osoby w szkole, także liderki i właściwie od początku mojej pracy to ocena zachowania była tematem, który budził dużo kontrowersji, które zostały u nas w sposób, mam wrażenie, pokojowy, rozwiązane przez zaproszenie do rozmów na ten temat wszystkich osób, która ta ocena zachowania dotyczy. I potwierdzam to też z perspektywy wicedyrektora. To jest moje najświeższe doświadczenie. Od 5 lat pełnię tą funkcję. I mam też jakby spojrzenie na tą kwestię jako asystentka szkół, czyli wchodzę też do innych placówek i mierzę się razem z nimi z oceną zachowania. Generalnie w mojej szkole świętokłowickiej ocena zachowania została, brzydko teraz może to zabrzmi, ale spacyfikowana przez informację zwrotną ocenianie kształtujące, które u nas zostało wprowadzone po wcześniejszych próbach likwidacji wszelkich ocen w 2005 roku. I był to pomysł, idea pani dyrektor, która przez większość mojego zawodowego życia, czyli jako nauczycielki, była moją mentorką i ona wychodziła z założenia, że ocena zachowania generalnie powinna zostać usunięta. Nie jest to nowy pomysł, bo jak weszłam do szkoły, to było jedno z pierwszych zdań, które ówczesna pani dyrektor Kazimiera Podczaszy, zresztą być może znana w niektórych kręgach, wypowiedziała w jednej z rozmów w czasie warsztatów, które prowadził u nas Andrzej Kołodziejczyk i to była pierwsza ścieżka, która pomogła nam ten problem rozwiązać, ponieważ staraniem ówczesnej pani dyrektor uzyskaliśmy tak zwane godziny dyrektorskie i każda klasa z wychowawcą w każdym tygodniu miała 2 godziny zajęć wychowawczych, na których były realizowane właśnie warsztatowym sposobem zajęcia, które uczyły najpierw uczniów i uczennice, jak się zachowywać, radzenia sobie z relacjami, z emocjami, czyli wychodziliśmy z założenia, że żeby coś móc ocenić, trzeba najpierw dzieci tego nauczyć. Nie każdy z naszych uczniów, nie każda nasza uczennica wyszła i tak jest to nadal z domu, gdzie rodzice potrafią przekazać czy zamodelować właściwe zachowania, właściwe reakcje w różnych sytuacjach, zwykłych i niezwykłych, więc uznaliśmy jako Rada Pedagogiczna, że trzeba dzieci tego uczyć. Cały czas, nieustająco, nie tylko na zajęciach z wychowawcą, przeszkoliliśmy się wszyscy wtedy, a w tamtym roku powtórzyliśmy po 25 latach ponownie te warsztaty z panem Kołodziejczykiem i generalnie za to, żeby modelować właściwe zachowania odpowiadają nas wszyscy nauczyciele, a szczególnie w momentach zajęć wychowawczych modelują pracę nad tym obszarem wychowawcy. Niestety nie mamy już 2 godzin wychowawczych, już od ładnych paru lat, no niestety zostały
zlikwidowany i mamy jedną godzinę i walczymy, podejrzewam, jak większość szkół w Polsce z tym, aby godzina z wychowawcą nie była godziną administracyjną, co jest trudne do zrealizowania, ponieważ wiemy, jakie są realia szkoły, różne rzeczy się dzieją i zamiast przez godzinę lekcyjną, czyli 45 minut modelować, uczyć, doświadczać z uczniami, załatwiamy wiele innych spraw. Ale jeszcze jeżeli chodzi o to, jak sprawa oceny zachowania od strony formalnej została u nas rozwiązana, to także za sprawą pani dyrektor, a kontynuuje to aktualny pan dyrektor, zapraszamy zawsze do rozmów wszystkie osoby zainteresowane. Więc w tych momentach najtrudniejszych, szczególnie w momentach, gdy wchodziła reforma, gdy była edukacja zdalna, a także teraz ten czas, który nas dotyka, czyli kwestia uczniów, uczennic z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, to są rzeczy, które też dezorganizują sprawy szkolne, a też wpływają właśnie na zachowanie, na reakcje dzieci, a także osób dorosłych, więc zapraszamy rodziców, naszych uczniów, samych uczniów, uczennice i nauczycieli do rozmów. Prowadziliśmy także, gdy weszła zmiana tego rozdziału dotyczącego zachowania, rozmowy z tymi podmiotami w ramach profilu szkoły. To samo też proponowałam szkole, gdzie jestem asystentką, czyli reprezentacja wszystkich tych grup, czyli nauczycieli, osób, którzy wchodzą w dużą grupę rodziców od klasy pierwszej do ósmej i także uczniów, uczennic. Usiedliśmy po prostu razem, zamiast się ankietować i metodą rozmowy grup fokusowych omówiliśmy tą kwestię, zebraliśmy różne propozycje, dowiedzieliśmy się, jakie są mocne strony naszej szkoły, jakie mamy trudności i postanowiliśmy to razem przepracować. Oczywiście wszystkie wnioski po takim spotkaniu, ten profil robimy, muszę powiedzieć, tak dość systematycznie, czasami całościowo, jeżeli była to sprawa ewaluacji zewnętrznej, a czasami bardzo, bardzo w wąskim obszarze i tak było w przypadku oceny zachowania, gdzie sprawdzaliśmy, jakie są propozycje, jakie są momenty trudne w tym obszarze i dzięki temu wypracowaliśmy w miarę jasne, znaczy, może to jest źle powiedziane, są to kryteria, które zostały wypracowane wspólnymi siłami i zostały zaakceptowane zarówno przez rodziców, uczniów, jak i nauczycieli i mamy stałe ramy, które są co roku we wrześniu przypominane. Przeprowadzamy ocenę zachowania zarówno przez samych uczniów, czyli robią to na zasadzie samooceny, czyli autorefleksji zgodnie z ocenianiem kształtującym. Wypowiadają się w tej kwestii także nauczyciele uczący, a głos decyduje ma wychowawca i od czasu, gdy weszły te jasne kryteria, które zostały wspólnie ustalone, zweryfikowane, zaakceptowane, sytuacje, gdzie rodzic albo uczeń zgłasza jakieś trudności, jest punkt sporny, udaje nam się także te momenty rozwiązywać w oparciu o statut. Zapraszamy wtedy do rozmów trójstronnych strony, które zgłaszają jakieś nieścisłości albo jest nowy nauczyciel, który nie zdążył się zapoznać. Na pewno Państwo też macie takie sytuacje, więc staramy się to wszystko weryfikować i mówić jednym głosem, być spójnym w tym, co proponujemy naszym uczniom, a ze strony swojej jako teraz wicedyrektora bardzo staram się pilnować tego, aby uświadamiać nauczycieli, że ważne jest nie tylko to, że przychodzi moment podsumowania, czyli wystawienia oceny zachowania, ale także to, co się dzieje pomiędzy tymi cezurami, czyli po pierwszym semestrze na zakończenie roku, czyli żeby uczyć ich na bieżąco tego, jak należy się zachowywać, a pomocne są w tym kryteria, które są także, no tak jak przy każdej lekcji, one są i do działania, ale także i do podsumowania efektów po stronie uczniów. I to jest wyznacznik tego, co się dzieje w naszej szkole. I jak na razie
Wielkich pożarów ostatnio nie było, także myślę, że to działa. Mamy to już od paru lat, bo te modyfikacje wraz z późniejszymi zmianami covidowymi i wojennymi no cały czas nas obowiązują. No właśnie, tyle. Ola, w trakcie opowieści mówiłaś, używałaś określenia profil szkoły. Myślę sobie, że dla części naszych słuchaczy może to nie być jasne pojęcie. Mogłabyś to objaśnić, co to jest ten profil szkoły? Profil szkoły jest to forma diagnozy, która jest oparta na bezpośrednim spotkaniu i rozmowie osób, grup zainteresowanych. A nie na ankietach. To proszę? A nie na ankietach. Nie, absolutnie. Staramy się odejść od ankiet, bo ankiety dla nas są niewiarygodne, nierzetelne. Obserwujemy, że wypełnianie ankiet no niestety wcale nie pokazuje tego, jak jest faktycznie. I profil jest dużo lepszą formą. Wiem, co mówię, bo sama sprawdzam. Uczestniczę w tych profilach, organizuję te spotkania u siebie, a także u innych szkół, które zaproszą mnie, żeby... Tak, żeby... I robiłam te profile zarówno właśnie w obszarze wychowawczym, jak i tej kwestii dydaktycznej, czy współpracy z rodzicami. Metoda ta, uprzedzę od razu, jest bardzo angażująca, ponieważ wymaga spotkania i nie uda się jej zrobić w ciągu godziny zegarowej, więc trzeba zarezerwować sobie czas, najlepiej po pracy, uprzedzić odpowiednio wcześnie wszystkie osoby, grupy, które będą zaproszone. Trzeba wyjaśnić dlaczego. My z uczniami zawsze na zajęciach wychowawczych najpierw omawiamy te obszary, które będą dyskutowane, żeby uczniowie mieli świadomość. Uczniów klas pierwszych do tego nie angażujemy, ale za to rodziców jako obserwatorów, tak, szczególnie tych nowych, żeby zobaczyli, jak się u nas pracuje, a dzieci od klasy drugiej do ósmej wypracowują z wychowawcami informacje z danej klasy, potem na sejmiku klas młodszych jest to omawiane, uwspólniane, a klasy 4-8 na swoim i reprezentacje klas młodszych i klas starszych biorą udział w sejmiku, tak samo jak nauczyciele z klas 1, 3 i 4, 8 także biorą udział w sejmiku i rodzice. Rozumiem. I jest to wymagające. Muszę już zatrzymać, ale bardzo dziękuję za to. No, sam cię prosiłem, więc jakby tak się odpowiadałeś na pytanie. Tylko muszę zatrzymać w tym sensie, że pewnie, tak sobie wyobrażam, dla Państwa zainteresowanych profilem będziemy musieli zrobić osobny webinar o tym, bo to cała historia. Dość, że jak rozumiem, ten profil i spotkania z różnymi środowiskami szkoły doprowadziło do zidentyfikowania między innymi przesłanek do zmian w kryteriach oceny zachowania. To Przemku, to tylko jedno zdanie. W profilu określa się mocne strony szkoły i obszary do pracy i to jest klucz tego spotkania. Jasne. Także warto. Jasne, jasne. Bardzo polecamy, ale rzeczywiście chyba zrobimy o tym osobny webinar. To tyle od Oli. Basiu, jak u ciebie? Basia jest dyrektorką liceum, w związku z tym wniesie perspektywy szkoły ponadpodstawowej. Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim, dzień dobry prelegentom, prelegentkom. Ja jestem dyrektorem liceum ogólnokształcącego w Lesznie. To jest duża szkoła, bo to jest szkoła, która liczy ponad 700 uczniów i ponad 70 nauczycieli, ale jest to liceum i moje doświadczenie z rozmów z dyrektorami i dyrektorkami szkół podstawowych oraz dyrektorami i dyrektorkami szkół średnich wskazuje na to, że jakby problemy mamy troszkę inne, czyli rzecz w tym, że my te dzieci, ta młodzież, która do nas przychodzi, ona już jest wychowana. Ola mówiła o tym, że te dzieci trzeba najpierw wychować, trzeba im pewne zachowania pokazać. U nas te dzieci przychodzą, one już są ukształtowane przez rodziny, przez szkoły podstawowe, a więc ten aspekt takich godzin wychowawczych, w sensie pokazywania im pewnych zachowań, troszkę jest od nas dalszy, natomiast nie zmienia to faktu, że ja uważam, że my wychowujemy naszych uczniów w każdym momencie, w każdej chwili, na każdej lekcji, na każdej przerwie, w każdej aktywności, którą im proponujemy, cały czas ich wychowujemy. My jesteśmy, Oli szkoła już jest jakby ugruntowana w tej ocenie zachowania, my jesteśmy w procesie. My właśnie w tej chwili wypracowujemy sobie nowy
sposób oceniania zachowania w naszej szkole. O tym będę miała okazję jeszcze powiedzieć, ale powiem skąd się, dlaczego w ogóle, skąd pomysł, tak, że coś trzeba zmienić. W naszej szkole niestety, biję się w piersi, przyznaję, do tej pory funkcjonował system punktów. Tak zwane punkty dodatnie i punkty ujemne. Zrobił dobrze, to punkty dodatnie, zrobił źle, to punkty ujemne, tak? I te punkty się sumowało. Była jakaś tabelka, która potem w ramach tych punktów... No i myśmy już dawno doszli do wniosku, że to jest straszne, że to jest niedobre, że to uczy manipulowania, że uczniowie sami mówili, a co tam te punkty ujemne, tak? Ja pójdę w ramach wolontariatu, coś zrobię, pani wychowawczyni mi tam dopisze, to mi się zniweluje, będzie ładnie. No i to nas przeraziło i myśmy wiedzieli, że to jest słabe. Natomiast zabrakowało nam dosyć długo pomysłu, co zrobić, żeby to poprawić. I w tym roku postanowiliśmy, że posłużymy się metodą myślenia projektowego, tak zwaną metodą design thinking, żeby wypracować nowy model, nowy sposób na to, jak pracować z oceną z zachowania, jak to robić. I ja myślę, że ja jeszcze będę miała, Przemku, okazję opowiedzieć o tym procesie, tak? W każdym razie jesteśmy na takim etapie testowania, są w to zaangażowani przede wszystkim uczniowie i wychowawcy klas na tym etapie. I myślę, że do końca roku szkolnego, plan jest taki, że do końca roku szkolnego testujemy to, co wytworzyliśmy wcześniej, a wakacje będą po to, żeby zmienić statut szkoły, żeby podsumować, żeby w ramach właśnie takiej ewaluacji uwspólnić to, co będziemy robić i żeby od przyszłego roku szkolnego, czyli od września, to się już działo. Generalnie bardzo mocno w rozmowie z nauczycieli, z uczniami, bardzo mocno odpowiedzialność za ocenianie zachowania przerzuciliśmy na uczniów. Uczniowie w wieku 16 i wyżej, 16, 17, 18 lat, to są uczniowie, którzy mają dosyć mocno wypracowaną już samoświadomość i samoregulację, w związku z czym dużo łatwiej im też odnosić się do tego, co zrobili, co mogą zrobić, jak się zachowali, większa szansa na refleksję. I my, nie ukrywam, że takim naszym pomysłem do wykorzystania jest tak zwany popandemiczny classroom, czyli to, że wychowawcy i nauczyciele nadal mają grupy z uczniami, my akurat mamy na platformie classroom. I zrobiliśmy to w ten sposób, że każdy uczeń ma na swoim profilu na Classroomie otwarty dokument, taki dziennik refleksji i dostęp do tego dokumentu ma uczeń i wychowawca. I ten dokument, to jest też to, o czym Ola mówiła, że to musi być proces, że to nie może być tak, że my się na koniec roku spotykamy i próbujemy sobie szybko przypomnieć, kto co w tym momencie zrobił. Ten dokument działa cały czas i uczeń go uzupełnia sukcesywnie. Jak uznaje, że jest moment, że powinien tam coś wpisać na temat siebie, to pisze. Jeżeli wychowawca uznaje, że to jest czas, że on to coś powinien dopisać, też dopisuje, że to jest otwarty dokument, praca między wychowawcą a uczniem. To może na ten moment tyle, myślę, że będę miała okazję. To formuła, w jakiej wypracowywaliście, wy się z kolei zainspirowaliście design thinking, czyli tak, tym pomysłem prototypowania. Tak. Okej, to rzeczywiście to jest też narzędzie dostępne w różnych miejscach opisywane, więc widać, że szkoły podchodzą na różne sposoby do tego problemu, ale też chcę podkreślić, że rozumiem, że wykorzystujecie wciąż jakby ten spadek popandemiczny, czyli to, że uczniowie mają konta akurat u was na tym Classroomie, bo bywają inne platformy, wciąż jest używane między innymi do tego celu prowadzenia tych takich notatek. Tak, między innymi do tego celu. To jest świetny komunikator i my cały czas z tego korzystamy. Okej, super. To dzięki, Basiu. Przemku, chciałam tylko powiedzieć, że zarówno to, co mówi Basia o tej metodzie design thinking, jak i profil, to są wszystko metody nie oparte na ankietach, tylko na rozmowach i pozyskiwaniu informacji od wszystkich podmiotów zainteresowanych.
No tak, tyle. Warto podkreślić rzeczywiście, że to są żywe można spotkania. Można je stosować zamiennie, bo my tą metodę design z kolei wykorzystujemy w innym obszarze. Także. Jasne. Teraz Ula, szkoła z Piastowa pod Warszawą, duża bardzo szkoła podstawowa. Zapraszam Cię, Ula. Jak to u Ciebie było z ocenianiem zachowania? Średnia szkoła, bo 500 uczniów to na warunki polskie podobno jest średnią szkołą, chociaż uznaję, że jak na szkołę to już jest dużo. A moją pedagogiczną ambicją jest znać każdego ucznia, zwracać się do niego po imieniu i wiedzieć o nim coś więcej niż z której jest klasy. Więc to już jest wtedy dużo, rzeczywiście. Może rozpocznę od tego, że jesteśmy generalnie szkołą okrejową od bardzo wielu lat. Współpracujemy z centrum, z obecną tutaj Olą też już wiele lat. Budujemy niejako nową kulturę i cały czas ją modyfikujemy związaną z ocenianiem kształtującym. Pracowaliśmy nad tym od początku, nie wiem, od 2010-2011 roku wprowadzaliśmy ocenianie kształtujące, ale głównie skupialiśmy się wtedy na edukacji. Przyszedł taki moment, kiedy głośno zaczęliśmy mówić o ocenie zachowania, o kształtującej ocenie zachowania. To był taki moment, kiedy po pierwsze mieliśmy takie doświadczenia, czego nam brakuje w tym ocenianiu zachowania, które funkcjonowało do mniej więcej zmiany do systemu, do reformy, która się zadziała w naszym szkolnictwie. Widzieliśmy, że wychowawcy często sami zostają z tą oceną zachowania, że nie mają dobrych informacji od pozostałych nauczycieli, jak funkcjonują dzieciaki, a chcieliby ocenę zachowania potraktować priorytetowo, jako niezwykle ważny element, czasami ważniejszy niż ta sfera rozwoju edukacyjnego. Dla mnie takie myślenie było bardzo ważne, bo ja jestem, tak jak powiedziałam, zawodu pedagogiem, a więc dla mnie potraktowanie ucznia jako jego rozwoju takiego całościowego, osobowościowego było bardzo ważne. I wtedy też, kiedy wchodziła reforma, a nasze ocenianie kształtujące było już w edukacji, no dosyć dobrze się miało, zdecydowaliśmy na podjęcie prób oceniania zachowania w sposób inny, nietypowy. Nigdy nie mieliśmy punktów, ale też mieliśmy te doświadczenia związane z wystawianiem, że jest trudno. I wtedy tak naprawdę to był moment, kiedy zmieniały się statuty i kiedy wiedzieliśmy, że możemy wykorzystać nasze doświadczenia i zacząć pracować z oceną zachowania. Sprawa wyszła tak naprawdę jako wielka potrzeba ze strony zespołu wychowawczego. Chwyciliśmy to i zaczęliśmy pracować troszkę inaczej. Jesteśmy już po, zaraz powiem jak pracowaliśmy, a chcę powiedzieć, że jesteśmy już po pewnych doświadczeniach z opisową oceną zachowania. Już poddaliśmy ją ewaluacji i tak jak to się dzieje w procesie, już zdążyliśmy trochę pozmieniać. Ale zaczęło się wszystko od tego, że to był moment, kiedy odchodziliśmy od dzienników papierowych. Testowaliśmy dziennik elektroniczny, rok szkolny 2017-2018, dawno temu i jednak zupełnie inne realia niż teraz, ale wtedy zaczęło nam trochę brakować miejsca na to, żeby opisywać ucznia, bo w starym dzienniku papierowym takie było, chociaż było go mało, natomiast w dzienniku elektronicznym w ogóle nie wiedzieliśmy, że jeszcze istnieje coś takiego jak taka rubryka, którą można wykorzystać do oceniania kształtującego zachowania. Potrzebowaliśmy zatrzymywać nasze rozmowy z uczniami, bo nasza ocena zachowania to głównie omawianie z uczniami zarówno ich sukcesów, jak i ich niepożądanych zachowań w języku faktów, które trzeba zatrzymać, gdzieś zapisać, przekazać uczniowi i mieć też taki dobry argument do rozmów z rodzicami, tak? Kiedy dochodziło do kolejnego etapu, kiedy pamiętajcie, jesteśmy w szkole podstawowej, tutaj rodzice troszkę inaczej funkcjonują niż w szkole ponadpodstawowej. Oni chcą wiedzieć, oni muszą znać fakty i my musimy to zapisywać. A więc w tym momencie rzeczywiście opracowaliśmy, trochę nawiązuję Basiu do Ciebie, kart bieżącego oceniania. To było coś, na co się umówiliśmy,
Wyznaczyliśmy obszary, które będziemy oceniać, postawy pożądane, postawy niepożądane. Widzieliśmy, że musimy dać informacje, jak pracować z niepożądanymi zachowaniami czy też postawami. I to były te bieżące karty, były bardzo były kartami, które znajdowały się w powszechnym zasięgu, w pokoju nauczycielskim i każdy nauczyciel, umówiliśmy się, że jeżeli coś się wydarzy pozytywnego albo coś niepożądanego, to od razu na bieżąco będzie wpisywał. To był taki, to była taka podstawa do wystawiania później oceny i do rozmów bardzo merytorycznych już z rodzicami, którzy przychodzili i chcieli wiedzieć, co się wydarza w zachowaniach ich dzieci. Z tego wszystkiego była karta semestralna, roczna. Później się okazało, że pisanie jest tak dużo, że nawet jak chcieliśmy to robić, to było różnie. I pomogła nam trochę pandemia i pomógł nam trochę w tym Libus. Opowiem o tym może trochę później, ale autentycznie już zaczęliśmy zbierać pewne doświadczenia w tym ocenianiu kształtującym zachowania i wyciągać wnioski. Dziękuję, Ula. Ja wiem, Ola, że ciebie czas goni, bo Ola będzie musiała niestety wyjść, więc ja teraz w takim trybie nagłym i ekspresowym ciebie poproszę, żebyś powiedziała jeszcze dwa słowa, bo już trochę o tym zaczęłaś mówić. Jakbyś miała powiedzieć, jak z twojego doświadczenia i obserwacji twojej szkoły i tych, którym asystujesz, prowadzić ten dialog z tymi środowiskami, bo jak rozumiem ze wszystkich wypowiedzi, a też tego, co można przeczytać na czacie, wynika, że ten dialog jest jakby najważniejszy w procesie tworzenia takiego systemu, to na co byś zwróciła uwagę? Jak go prowadzić? I już krótko mówię. Zarówno w mojej szkole, jak i profile w szkołach, w których miałam tą przyjemność je moderować, warto zadbać o to, żeby facylitatorem takiego spotkania była osoba obiektywna. Szkoły często proszą właśnie, jeżeli mają taką możliwość, żeby to był trener zewnętrzny, czyli asystentka. Ja akurat tam funkcjonowałam w tych szkołach jako osoba zewnętrzna, czyli asystentka, ponieważ jest to temat bardzo ważny, więc budzi dużo emocji. I to jest dobra praktyka, czyli jeżeli macie Państwo możliwość, to warto do takich rozmów zaprosić osobę, która się zajmuje na przykład profilem, czy tą metodą, o której mówiła Basia. I dzięki temu, że jest to osoba zewnętrzna, jest obiektywna i łagodzi dużo tych momentów trudnych, które będą i drodzy Państwo, z moich obserwacji, własnych doświadczeń wynika, że często najtrudniejszą grupą są nauczyciele. Warto mocno, nim rozpoczniecie rozmowy, omówić zasady i jaki jest cel tego spotkania, czyli pokazać, że jakby mamy tą samą intencję, bo to jest przecież korzyść i efekt po stronie dziecka i wszyscy i rodzice, i nauczyciele, i uczniowie dążą do tego, żeby ten sukces osiągnąć, więc warto na to kłaść nacisk, uprzedzić szczególnie nauczycieli, aby przy momentach, gdzie pojawią się także te obszary do pracy, aby przyjąć to, co jest, wysłuchać wszystkich głosów, bo to są różne perspektywy i na tej bazie, a naprawdę wychodzi bardzo dużo mocnych stron, ale trzeba być też gotowym na to, że skoro spotykamy się z różnymi osobami, którzy mają różne doświadczenia, nie tylko nauczycielską, nie tylko dyrektorską, usłyszymy też inne informacje niż te, które my mamy, albo to, co wydaje nam się, że obserwujemy, więc warto się na to przygotować i chłodzić emocje, chłodzić nastroje. I tak potem rada pedagogiczna na zebranych mocnych obszarach i obszarach do pracy debatuje, rozmawia, wybiera to, co jest najważniejsze, kluczowe i bez czego nie można pójść dalej. Ważne jest to, moje ostatnie doświadczenie to był październik w jednej ze szkół warszawskich,
gdzie spotkała się bardzo duża grupa, bo to bardzo duża też szkoła, tam jest chyba około 2000, że tak powiem, teraz dokładnie nie znam, ale uczniów, rodziców jeszcze więcej, więc reprezentacja rodziców to było 40 osób, uczniów było 20, bo ograniczaliśmy, nauczycieli było 30, więc drodzy Państwo, naprawdę było komu dyskutować. I byłam tam jako facylitator zewnętrzny, co bardzo dobrze zadziałało, ponieważ zapraszać warto osoby, które potrafią mówić, nie boją się mówić i nie tylko tych, od których wiemy, że zawsze mówią dobrze o szkole, ale kluczem jest też to, aby te osoby, które potrafią mówić, też opierały się o argumenty, a nie było to takie bicie piany i zapraszanie kogoś po to, żeby tylko, mówiąc bardzo kolokwialnie, nawrzucał szkołę, bo ma okazję spotkać się i teraz się rozliczy z nami czy z inną grupą, do której ma pretensje. Więc warto rozważyć, kogo zapraszamy, żeby usłyszeć różne informacje, być gotowym na to, że będą dobre rzeczy, a nawet bardzo dobre, że dowiecie się rzeczy, o których do tej pory nie widzieliście, bo tylko macie taki wycinek informacji albo tylko taką perspektywę, więc poznacie inne, ale też trzeba być przygotowanym, że pojawią się obszary do pracy, bo też po to się spotykamy. I czego warto pilnować po zebraniu wniosków, bo w tej szkole, mimo że rozmowy były trudne, bardzo intensywne i były duże emocje, wypracowano bardzo ważne wnioski, które zostały zaakceptowane przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Warto tylko potem pilnować, aby to nie poszło w zapomnienie, bo drugi raz nie dadzą się zaprosić na takie spotkanie ani rodzice, bo uznają, po co mają siedzieć po pracy 4 godziny czy 5, skoro mówią ważne rzeczy, zostaje to wszystko przez tak zwane klepnięcie zaakceptowane, a potem nic się nie dzieje. Więc trzeba, jeżeli się powie A, zaprosi się do rozmów, trzeba potem w procesie wdrażać wypracowane wnioski, a narzędzia, no to już potem kwestia i decyzja po stronie Rady Pedagogicznej i dyrektora czy dyrektorki. To tak bardzo króciutko. Jasne, jasne. Wiem, że się spieszysz, ale chcę powiedzieć, że na czacie pojawiło się pytanie o szczegółowość kryteriów, o których mówiłaś. Jest prośba, żebyś podała. Rozumiem, że to się może nie udać tu na czacie. To się tu nie uda. Ale jeżeli się zgodzisz, to możemy się tak umówić, że taki przykład jakiegoś zapisu kryterialnego mogłabyś mi przysłać, a ja w korespondencji podsumowującej webinar do Państwa bym go przesłał. To jeżeli to byłoby dla Pani, która o to pyta, albo dla Pana satysfakcjonujące, to możemy tak uczynić. Jeszcze jest pytanie o kontakt do Ciebie. Ale to tak, powiem, ja tylko chciałam powiedzieć, że ta profil szkoły jest w ofercie szkoleń CEOWskich i są różne osoby, które prowadzą tą formę diagnozy w wybranym przez szkołę obszarze. To weszło wtedy, jak było bardzo na ważne te kwestie ewaluacyjne, więc sprawdzał się profil przy ewaluacji i teraz też jest aktualny, więc najchętniej bym przekierowała osoby zainteresowane profilem do oferty szkoleniowej po prostu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Także prowadzę ja, prowadzi też kilka innych osób. Ja Państwa bardzo przepraszam. Spróbujemy zamieścić na czacie to. Jeżeli chodzi o tą asystenturę Oli, to ona jest częścią składową procesu, który się nazywa Całościowy Rozwój Szkoły i jest to przedsięwzięcie realizowane przez dział w CEO, który się nazywa Szkoła Ucząca Się. Także ta asysta właśnie z tego się bierze, a tak jak Ola mówiła, profil szkoły i można poznać dzięki szkoleniu i materiałom również naszym. Także te adresy znajdziemy. Jasne, wiem, że jako osoba odejść. W gorącej wodzie kąpana chciałam się pożegnać i jeżeli osoby też są zainteresowane profilem bez asysty, to też na takie szkolenia trenerzy wchodzą pojedyncze. Chociaż to, co mówi Przemek, w procesie zawsze łatwiej, bo macie zagwarantowaną asystę dwuletnią, więc warto przemyśleć, na co macie Państwo finanse i co będzie z korzyścią dla szkoły. A ja Państwa teraz żegnam, bo niestety jako wicedyrektor mam liczne lekcje i zastępstwa. Także
Życzę bardzo zdrowia, dziękuję. Świętego spokoju i dobrej oceny zachowania. Dziękuję, bardzo dziękuję. Mimo tej sytuacji zgodziłaś się przyjść. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. To samo pytanie mam, Ula, do ciebie. Czyli co się sprawdza w dialogu tych środowisk, bo tych środowisk ważnych w szkole, czyli rodziców, nauczycieli, uczniów, uczennic, no bo jak się okazuje, te debaty na temat kryteriów potrafią być bardzo, tak ja bym powiedział, energiczne i różnice między punktami widzenia poszczególnych środowisk są całkiem spore. Więc jakie są twoje w tym względzie doświadczenia? Bo jak wiemy, kluczem jest podtrzymywanie tego dialogu. Jasne, i muszę odnieść się dokładnie do tego, o czym powiedziała Ola, ponieważ miałam przyjemność, u mnie jako wszystko zaczęło się w tym dialogu i dialogowaniu o wszystkim, co się dzieje w szkole, w tym o ocenie zachowania, tak naprawdę od pierwszej ewaluacji. Ja miałam tą przyjemność, że byłam w pierwszej ewaluacji całościowej. Wtedy, tak naprawdę pierwszy raz wiele lat temu, spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać wszyscy. Nauczyciele, uczniowie, przyjaciele, społeczność lokalna. Tak naprawdę chcieliśmy umieścić szkołę w tej społeczności, a też zadbać jak najbardziej potrafimy o ucznia i wysłuchać nawzajem swoich oczekiwań. Ta pierwsza ewaluacja i te grupy fokusowe, to tak naprawdę poszukiwaliśmy takiej odpowiedzi, jak ze szkoły dobrej uczynić jeszcze lepszą. Wiedząc, że to wszystko jest niejako, spoczywa na barkach nas wszystkich, że nie możemy działać oddzielnie i musimy działać razem. Ten profil szkoły, ta rozmowa, która się dzieje w trakcie takich spotkań fokusowych, jest rzeczywiście specyficzna. Musimy być na nią gotowi do takiego spojrzenia i zrobienia stop klatki tu i teraz, jak coś działa, jak coś funkcjonuje, ale nie tylko jak my jako dyrektorzy, jak my jako nauczyciele mamy tego wyobrażenie, ale jakie doświadczenia mają uczniowie i co ich wspiera, a co też im przeszkadza, a też jakie oczekiwania i na co gotowi są rodzice. To jest bardzo trudny dialog, ale on musi być cały czas dialogiem gotowym, w trakcie którego musimy coś wynegocjować, coś ustalić i coś konsekwentnie wdrożyć. I tak się właśnie zadziało u nas w szkole. My drugi profil mieliśmy po pandemii, kiedy uznaliśmy, że musimy jeszcze raz się spotkać i zobaczyć i przyjrzeć się oczekiwaniom szkoły popandemicznej. A więc po raz drugi teraz, w ubiegłym roku szkolnym, spotkaliśmy się w tak dużym gronie. Te wszystkie, to całe narzędzie, o którym mówiła Ola, jest rzeczywiście skuteczne, ale jest czasochłonne, wymaga od nas pochylenia się i jak gdyby dania czasu sobie i każdemu z tej społeczności szkolnej czasu na to, żeby się na coś umówić i coś wynegocjować. W naszej pracy z oceną zachowania ważne były też doświadczenia tego typu, które słyszeliśmy i mieliśmy do tej pory, że szkoła to głównie edukacja, że za wychowanie, to takie potoczne głosy, że za wychowanie odpowiada głównie rodzina. Myśmy chcieli się spotkać gdzieś w tym samym miejscu i powiedzieć, że zarówno za jedno, jak i za drugie odpowiadamy wszyscy my dorośli. Oczywiście każdy realizując inne zadanie, ale tak jest. Mamy dzieci z co najmniej trzech etapów edukacyjnych, z różnych etapów rozwojowych, jeżeli chodzi o psychologię rozwojową, z różnych potrzeb. A więc musieliśmy trochę godzić wodę z ogniem. Oczekiwania olbrzymiej opiekuńczości od rodziców i dzieci najmłodszych poprzez dawanie odpowiedzialności, branie odpowiedzialności, żeby wypuścić w miarę ukształtowane dzieci, o których mówiła Basia, które trafiają do szkół ponadpodstawowych. A więc tu musieliśmy się zgodzić na pewien proces w wychowaniu i troszkę inaczej, trochę inne oczekiwania sformułować w stosunku do dzieci najmłodszych, a troszkę inne w stosunku do dzieci kończących szkołę, a nawet już tych poreformowych siódmych i ósmych klas, które też mają zupełnie inne potrzeby, jeżeli chodzi o rozwój społeczny, rozwój rówieśniczy. A więc rozmowa z rodzicami, rozmowa z uczniami.
rozmowa między nami, bo chcę powiedzieć, że trudne są rozmowy z rodzicami i z uczniami, ale nie mniej trudne są rozmowy między nami. Jeżeli rada pedagogiczna jest duża, to musimy dojść do porozumienia, to musimy się na coś umówić. Myśmy zaczęli od tego, że wysłuchiwaliśmy nawzajem swoich wniosków, chcieliśmy sobie nawzajem pomóc i chcieliśmy coś wspólnego wypracować, a więc stworzyliśmy zespół. Zespół wychowawczy wybrał spośród siebie różnych nauczycieli, różnych specjalistów. Nie zabrakło tam psychologa, nie zabrakło tam pedagoga, nie zabrakło tam przedmiotowców, którzy cały czas rozmawiali o rozwoju i wsparciu ucznia edukacyjnie, ale nie zapominając o jego rozwoju i o jego zachowaniu, czyli o kształtowaniu jego właściwych, pożądanych postaw. No i ewentualnie o takim wspieraniu, które by te niepożądane, niechciane mogły w jakikolwiek sposób opisać i wskazać dziecku drogę, jak może nad tym pracować. Bardzo ważne były tu dla nas już później trójstronne spotkania, do których zapraszaliśmy wychowawcę, rodzica albo rodziców, bo pamiętajmy, że jesteśmy też w sytuacjach bardzo złożonych. Często to nie są rodzice, którzy są w związku małżeńskim albo razem wychowują dzieci. Często musieliśmy trafiać do każdego rodzica oddzielnie. No i ten uczeń, który jest tutaj podmiotem naszych oddziaływań. Te rozmowy, podobnie jak przy profilu, rozmowy trójstronne nie mogą trwać 5 czy 10 minut. Musimy mieć też na nie czas i musimy być gotowi do wysłuchiwania swoich potrzeb nawzajem. Ale z czym to się wiąże? No przede wszystkim z pewnymi umiejętnościami miękkimi, których myślę, że w szkole za dużo nie ma, więc trzeba też, rolą dyrektora jest też wsłuchiwanie się w potrzeby grona nauczycielskiego. Co jest dla nich lękiem, czego się boją, jakich umiejętności nie posiadają. I zawsze wychodziło, jak rozmawiać z rodzicem trudnym, ale też jak komunikować się między sobą, ale też jak przekazywać umiejętności krytyczne i informacje krytyczne, ale też wbrew pozorom wcale nie było łatwo dobrze motywować ucznia, któremu się należy po prostu pochwała. To też nie jest łatwe, bo w szkole uważa się często, że pochwały, że dobre zachowanie jest czymś normalnym, tak? Że nie należy wspierać i motywować ucznia. Więc te wszystkie działania wymagają takiego spojrzenia na organizację, na kulturę wychowania no trochę wyżej. To jest rola dyrektora. Zacząłem mówić, ale nie miałem włączonego mikrofonu, przepraszam. Chciałem cię, Ula, dopytać jeszcze o dwie rzeczy, tak trochę w imieniu naszych słuchaczy, bo mówiłaś o takich dwóch sekwencjach spotkań, że jedno to było to wcześniej, jeszcze w czasach przedpandemicznych, a drugie po pandemii. I czy ty robiłaś to w ramach jakiegoś projektu, jakiegoś działania, no bo tutaj wyzwaniem jest czas, jakby miejsce, zaangażowanie jakichś środków w to, żeby to zorganizować, czas nauczycieli, czy korzystasz też z jakichś specjalistów zewnętrznych? Jak to się odbywało? W mojej szkole jest bardzo duży zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mam to niewątpliwie szczęście, że mam doskonałego pedagoga, że mam doskonałego psychologa, ale mam też różnego rodzaju terapeutów. Sama też jestem pedagogiem, więc z wielką chęcią dzieliłam się też swoją wiedzą i umiejętnościami, ale też chcę powiedzieć, że bardzo często o różnych ważnych dla Rady Pedagogicznych sprawach wskazane jest, aby mówiła osoba spoza grona, więc wtedy też zamawiałam warsztaty albo zamawiałam, często korzystam też z warsztatów, współpracuję z wieloma fundacjami, zapraszam terapeutów, zapraszam trenerów. Oni przychodzą, pracują zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami, ale też z nami, z Radą Pedagogiczną. Taką jedną z form takich rozmów był właśnie ten profil popandemiczny,
który realizowaliśmy razem z Olą, która odeszła na moment. Myślę, że będzie jeszcze miała okazję o tym z Państwem rozmawiać. Bardzo serdecznie polecam, żeby kiedy chcemy zbierać informacje o potrzebach, żeby to była osoba jednak zewnętrzna. Ale też korzystajmy z siebie nawzajem w ramach wewnętrznego wspierania się. To też trochę wynika z tego, że u nas w szkole jest taka duża kultura pracy w zespołach przedmiotowych, problemowych. Te przedmiotowe albo rady pedagogiczne, one zazwyczaj są stałe. Natomiast problemowe organizujemy wtedy, kiedy dany problem się pojawi. Rozumiem. Dobrze. To, czyli rozumiem, że korzystałaś trochę ze wsparcia, ale też głównie z tych zasobów, które miałaś wewnętrznie w szkole. Tak, zdiagnozowanych, bo dużo naprawdę umiejętności jest w radzie pedagogicznej. Trzeba też mieć świadomość tego, że pewne działania dyrektor powinien podejmować dużo wcześniej po to, żeby wiedzieć, w jakie umiejętności ewentualnie wyposaża swoich liderów zmiany, bo ocena zachowania czy ocena okejowa jest to pewien proces, długi proces związany z bogaceniem umiejętności rady pedagogicznej. Wyjaśnienie dla tych, co nie wiedzą, nie jestem pewien, czy tacy są, ocena okejowa, czyli ocena w ramach oceniania kształtującego. Okej. I jeszcze jedno jednak przyszło mi do głowy pytanie. Bo to też oznacza pewien czas zaangażowany ze strony na przykład rodziców, na przykład nauczycieli dodatkowo. Jak przekonywałaś ludzi do tego, że warto poświęcić ten czas na ten dialog? Znaczy, co było dla nich przekonujące? To znaczy, powiem tak, najważniejsze jest to, żeby na bieżąco słuchać, co ludzie mówią, co mówi korytarz, co mówi rada pedagogiczna, co mówi pokój nauczycielski, bo tam się ujawniają potrzeby nauczycieli i jeżeli dobrze je nazwiemy i umówimy się, że spośród tych wielu, które się pojawiają, bo zawsze jest ich wielu, umawiamy się na pewne priorytety i zaczynamy działać, to zazwyczaj są one, wynikają z potrzeb, a jeżeli wynikają z potrzeb, to wtedy dużo mniej trzeba energii i argumentów zewnętrznych, ponieważ odwołujemy się do naszych potrzeb, tak? Dobrze jest diagnozować. Ja często pytam nauczycieli, zadaję jakieś 2-3 pytania sondażowe na przykład czasami, albo mówię na radzie wprost, czy w pokoju nauczycielskim. Korytarz mówi, i tutaj cytuję, co jest problemem, co wy na to? No i w tym momencie, jak ja zaczynam korytarz mówić, to oni już wiedzą, że oj, czegoś się dowiedziała szefowa i zacznie tutaj nam coś polecać. Do każdego działania potrzebny jest lider. Staram się, żeby taki lider był dobrze zdiagnozowany i żeby go zachęcić do współpracy pomiędzy dyrektorem a pozostałymi nauczycielami. Drodzy Państwo, to jest tak, że jeżeli nauczyciel, lider wychodzi i nazywa potrzebę w imieniu nauczycieli, to ona już jest ich, a nie dyrektora. No tak, czyli lider, ale z drugiej strony, bo też wyobrażam sobie, że zostawanie takim charyzmatycznym liderem zajmuje trochę czasu i czasami potrzeba jakiejś iskry Bożej, więc nawet jeżeli nie myślę tak o sobie, no to zawsze pozostaje i to jest chyba jednak najważniejsze i podstawowe, to co mówiłaś o słuchaniu korytarza, czyli jeżeli działania są spójne z tym, co ludzie przeżywają jako ważne i na przykład rozwiązują jakiś problem, który jest dla nich żywy, no to jest nadzieja, że poświęcą na to czas. Dzięki. Dzięki. Basiu, no wyobrażam sobie, że w szkole ponadpodstawowej to na przykład dialog z rodzicami to jest pewne wyzwanie, bo oni już znacznie rzadziej pojawiają się w szkole i znacznie mniej chętnie angażują się w różne szkolne działania. Chyba, że to jest stereotyp i jakoś u was to jest inaczej. Nie, to nie jest stereotyp, to jest naturalny proces. Rodzice, którzy przez ileś lat prowadzili dziecko do przedszkola, potem przez 8 lat angażowali się w szkole podstawowej, nagle czują się uwolnieni, tak? Uważają, że mają nastolatka, że należy mu oddać
władzę nad własnym życiem i z dosyć dużą świadomością i premedytacją wycofują się z takich działań szkolnych. Także my się już nauczyliśmy tego, że u nas generalnie jakby ten ciężar rozmowy przeniesiony jest na relacje nauczyciel-uczeń, a nie nauczyciel-rodzic. Zresztą uczniowie 16, tak jak powiedziałam, 16, 17, 18-letni to są partnerzy do rozmowy na bardzo takim wysokim poziomie dojrzałości, o tak bym to nazwała. I naprawdę rodzice są jakby bardziej odbiorcą tego, co my robimy, niż takim czynnym uczestnikiem naszych działań. Oczywiście oni nam mówią, my tak samo jak tu Ulka mówiła, też mieliśmy całościową ewaluację i wtedy rodzice zabrali głos i zabierają ten głos. Natomiast absolutnie ustawiają się z boku w tym dialogu. Ja tylko powiem jedno, ja po raz kolejny się przekonuję, słuchając wcześniej Oli, teraz Ulki, że my to mamy gorzej niż podstawówki. Gorzej, dlatego że my również wprowadzamy i mamy w szkole ocenianie kształtujące. Natomiast to gorzej polega na tym, że my musimy naszych uczniów najpierw czegoś oduczyć, żeby ich uczyć. Oni przychodzą ze szkół, no niestety w Lesznie nie ma szkoły podstawowej, która by miała ocenianie kształtujące, czyli oni przychodzą ze szkół podstawowych nauczeni do ocen. Ich rodzice zresztą też. Mało tego, rodzice sami chodzili do takich szkół i bardzo często ja się spotykam z takim stwierdzeniem, zawsze tak było, było świetnie, po co wy coś zmieniacie? A skąd ja mam wiedzieć, co moje dziecko umie, jak ono nie dostaje oceny? Znaczy, to jest straszny mur, z którym się trzeba zmierzyć ja wtedy rodzicom mówię, a jakie pani dziecko zadaje pytanie, jak wraca ze szkoły? No pytam, co tam było? A ja mówię, a może pani zapyta, czego się dziś nauczyłeś? To zupełnie inne pytanie. Co ciekawego ci dzisiaj w szkole powiedzieli? A nie jak było. Na pytanie jak było, uczeń odpowiada okej i idzie do swojego pokoju. I tu jest gdzieś ta sztuka, że u nas rozmowy o ocenianiu wszelkim bardziej są między nauczycielami a uczniami niż między nauczycielami a rodzicami. I tak to wygląda. My to ocenianie zachowania... Właśnie, czy mogę w tym momencie wejść w słowo, ponieważ usłyszałam, że wam jest gorzej. Ja nie podnoszę licytacji, broń Boże, ale chcę powiedzieć, że z racji tej, że u nas to ocenianie kształtujące trwa już bardzo wiele lat, to nasi uczniowie, idąc do liceum, do szkoły ponadgimnazjalnej, pytają na przykład sprawdzian, a kryteria sukcesu, a co będzie, więc one niejako wymuszają w drugą stronę to myślenie o ocenianiu kształtującym, w tym w ocenie zachowania są gotowi na rozmowę. Ale okej, to są różne doświadczenia, tak? Ja tylko w roli moderacyjnej powiem, że usłyszałem, że Basia mówiła o tym, że w Lesznie nie ma szkół podstawowych, które tę praktykę stosują i jakby stąd, rozumiem, jest ta trudność. A też wyobraziłem sobie to, co mówiłaś, Basia, o łatwości i trudności, jako jednak pewien skrót myślowy. Okej, dzięki. Ja tylko odnosząc się do tego, co powiedziała Ulka, ja powiem tylko tyle, że tak absolutnie jest. I gdyby przychodzili do nas uczniowie z doświadczeniem oceniania kształtującego, to oni nam by pomogli. Tak, ja wiem, jak prowadziliśmy ocenianie kształtujące w naszej szkole, to nie było tak, że cała rada pedagogiczna natychmiast kupiła pomysł i powiedzieli, wow, świetnie, to się u nas sprawdzi. To była grupa ludzi, którzy uwierzyli, że tak jest. I dokładnie tak to Ulka działa, że uczniowie idą na inne lekcje, tam, gdzie ewentualnie tego nie ma i mówią, jak to? To tutaj nie ma celu, a kryteria sukcesu? To jak my mamy pracować? Rozumiecie? I to jest sposób, i to jest metoda. I dlatego nasi uczniowie, ponieważ wiedzą, czym jest ocenianie kształtujące i wiedzą, czy też wprowadzamy ich bardzo mocno w metodę myślenia projektowego, czyli to design thinking, natychmiast kupili pomysł, żeby nasze ocenianie zachowania, wypracować metodę tego oceniania, stosując metodę design thinking i wiedząc, że należy odejść od tych punktów, że to jest chore, że to jest deprawujące, że to niczego nie wnosi i że musimy poszukać innego sposobu.
I to było dla mnie takie znowuż odkrywcze zdanie sobie sprawy z tego, jak wielka jest moc i kreatywność w tych młodych ludziach i jak, na jak wysokim poziomie można z nimi pewne rzeczy przeprowadzić. Czy ja mam jeszcze coś, dopowiedzieć, Przemku? Nie. Po prostu zasłuchałem się i tak byłem zaskoczony, jak przerwałaś. Przejdziemy do następnego wątku, bo go mamy. Dlatego, że do tej pory rozmawialiśmy z jednej strony trochę o szkole i zarysie tego, jaka była historia pracy nad oceną z zachowania. Trochę rozmawialiśmy o dialogu, a jeszcze potrzebuję, żebyśmy znaleźli chwilę na same te zasady, czyli na to, na co się decydujecie, jeżeli chodzi o zmianę, jakie rozwiązania chcecie wprowadzać. Tu pamiętam, że ty, Basia, mówiłaś, że wy jesteście dopiero w procesie wypracowywania, ale pewnie już jakieś konkluzje w tym procesie istnieją, no bo ja rozumiem, że podstawowy problem z taką stereotypowo zwykłą oceną z zachowania to jest taki, że prawdopodobnie szkoła ma jakiś system punktowy, jakieś plusy, minusy, albo kulki białe i czarne, albo nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. I na skutek tego, co dzieje się podczas roku szkolnego, wychowawca jako pewien sędzia kompetentny zlicza te punkty i wychodzi z tego jakaś ocena, zasięga opinii odpowiednich organów, które są wymienione w dokumentach prawnych. No i tak powstaje ta ocena. I kłopot z nią polega na tym, że ona jest taka zgeneralizowana, że niektórzy używają właśnie takich mocnych słów, że jest deprawująca, że na przykład zakłada jakieś takie odkupienie win na przykład jakimiś zasługami albo wykonywanie pewnej aktywności społecznej w imię podniesienia swojej oceny, a nie w imię przekonania, że adresaci tej pomocy są ważni, tylko moja ocena z zachowania jest ważna. No i to jest jakby tylko jakaś część z tych potencjalnych problemów związanych z oceną z zachowania. No i te rozwiązania, które wypracowujecie i wdrażacie, ja rozumiem, mają być lekarstwem na te bolączki, mają być pewnym sposobem, żeby ta ocena zachowania stała się rzeczywistym narzędziem wsparcia rozwoju dziecka, czy młodego człowieka, czy no, jakkolwiek nie nazwiemy tego, kto jest najważniejszy w szkole. To chcę was zapytać o wasze doświadczenia z tymi rozwiązaniami konkretnie. Które z nich oceniacie jako no, takie naprawdę posuwające sprawy do przodu? Takie, które pomagają nauczycielom, które wspierają ten rozwój, dzięki którym uczniowie i uczennice lepiej wiedzą, jakie zachowania są akceptowalne społecznie i uczą się tych postaw pożądanych, a które rozwiązania może są jakimiś takimi pomysłami no, nieszczególnie trafionymi, albo takimi, które mają jakieś słabe strony, bo przecież ten system punktowy to też w jakimś momencie rozwoju edukacji w Polsce było osiągnięcie, kiedy go wprowadzono, bo był czymś jakby lepszym niż taka ocena wystawiana całkowicie arbitralnie przez wychowawcę, który spoglądał na ucznia i mu przydzielał tę jakąś kategorię. Ale już wiadomo, że ten system ma tyle wad, że trudno jest go utrzymywać i trzeba szukać nowych. Więc może z tymi nowymi rozwiązaniami też tak jest, że niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Zapraszam. Może teraz od Uli. Okej, słuchajcie, to jest tak, że myśmy, tak jak mówiłam, stworzyli na początku karty bieżącego oceniania, później zbieraliśmy to w semestry. Widzieliśmy, że nie chcemy punktów żadnych plus 100, minus 40. Widzieliśmy, że nie chcemy wzorowo i bardzo dobrze albo poprawnie, bo to znaczy tak, jak. Widzieliśmy, że nie chcemy informować rodzica, że uczeń się zachowuje nieodpowiednio, bo trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie, to znaczy jak się zachowywał, bo rodzic ma prawo o to pytać, a my też powinniśmy wiedzieć, o jakie zachowanie by chodziło. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że naprawdę najważniejsze jest non-stop rozmawianie z uczniem, dawanie mu informacji zwrotnej na bieżąco, bycie przy nim,
co jest właściwe w jego zachowaniu, a co jest niewłaściwe. Tak możemy robić oczywiście bez oceny, ale zatrzymując na przykład w zachowaniach niepożądanych jednym zdaniem, jednym gestem, jednym stwierdzeniem, a znajdując na to więcej czasu na rozmowę taką, która by wchodziła głębiej w emocje dziecka w czasie przerwy, w czasie godziny, kiedy nauczyciel ma okienko i chciałby jeszcze coś przegadać z uczniem przy pomocy psychologa i pedagoga. Jednym słowem, wszystko oparliśmy głównie na rozmowie, niemniej jednak uczyliśmy się do tej rozmowy języka faktów. Takiego języka, który byłby nieobrażający, nie odzierał zgodności ucznia, a jednocześnie wskazywał mu, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Uczyliśmy się też zapisywać w języku faktów takie zachowania. Odeszliśmy od kart, które były w sposób naturalny zawieszone na czas pandemii, bo nie obserwowaliśmy zachowań rówieśniczych, głównych zachowań, które podlegają przecież ocenie zachowania. Bo te zachowania rówieśnicze, oczywiście one istniały w tych zdalnych łączeniach, to nie było tak, że nie było żadnych, natomiast one nie były takie typowe i szkolne, ponieważ wszystko było wówczas trochę nietypowe. A więc uznaliśmy, że te nasze bieżące karty, bieżącego oceniania nie są właściwe. Należało je zastąpić właśnie spotkaniami wcześniejszymi z wychowawcą, rozmowami o tym, jakie są potrzeby dzieci, byciem przy młodym człowieku tu i teraz w konkretnym dniu pandemii czy doświadczenia związanego z lękiem, strachem, chorobą, umieraniem. To były bardzo trudne przecież momenty. Kiedy wróciliśmy do szkoły, już wiedzieliśmy, że ta karta jest nam niepotrzebna. Poznaliśmy bardziej narzędzie, jakim był dziennik elektroniczny. Mówiliśmy o tym, że w tym dzienniku są też miejsca, gdzie można ucznia i jego zachowania opisywać, ale skupiliśmy się non-stop na rozmowie. Takie rozmowy uznaliśmy, że nie możemy z młodszymi dziećmi. Zamarzła nam Ula. Nie jestem pewien, czy tylko Ula. Basiu, a ty mnie słyszysz, prawda? Tak, tak, ja cię słyszę. A, czyli coś z internetem u Uli pewnie. To może zobaczymy, być może Ula się podłączy, a ja poproszę ciebie, Basia, bo to pytanie jest o te zagrożenia i szanse, czyli bardziej takie rzeczy w rozwiązaniach dotyczących oceniania zachowania, które z twojego punktu widzenia się sprawdzają, dobrze działają, a być może masz jakieś doświadczenia pod tym względem trudne, na przykład takie, z których się wycofaliście. Zagrożenia i to o tym już Przemek powiedziałeś, że ten system punktowy jest taki, jaki jest i jego niedoskonałość jest stwierdzona i nie ma tutaj nawet o czym długo deliberować. Natomiast to co ja widzę jako szansę w tym projekcie, który my w tej chwili realizujemy, to przede wszystkim to, że jakby te obszary, w których będziemy się skupiali na zachowaniu naszych uczniów, że te obszary oni sami w procesie tego prototypowania sami je wyznaczyli. Sami uczniowie je wskazali. To było tak, że myśmy utworzyli grupę wychowawców, którzy stworzyli zespół do zmiany tej oceny zachowania. Oni w to zaangażowali swoje klasy. Staraliśmy się tak, żeby na każdym poziomie była co najmniej jedna klasa, czyli żebyśmy mieli z różnych grup wiekowych uczniów. I ci uczniowie w ramach generowania pomysłów znaleźli obszary, które uznali, że muszą być wpisane jako w tym dzienniku refleksji, jako te, do których uczniowie się będą odnosili, uczniowie i również wychowawcy. I to utworzyli i potem jak opracowali ten wstępny dokument, tam są takie obszary, są krótko mówiąc takie, zresztą one są jakby dosyć oczywiste. Obowiązek, ale fajne jest to, że to uczniowie wymyślili. Obowiązek szkolny, kultura osobista, działam w szkole i działam poza szkołą. Takie cztery obszary sobie wymyślili. I do tego dopisali konkretne kryteria.
I potem, jak już ten dokument wypracowali, to zrobili taki sejmik przewodniczących wszystkich klas w szkole, im ten dokument pokazali, zapytali, co oni na to, powiedzieli, jaki jest cel. I ten dokument został przez pozostałych doprecyzowany. No i teraz jesteśmy w tej fazie tego testowania, czyli nie we wszystkich klasach, w połowie klas, tam gdzie się uczniowie, bo też nie chcieliśmy tego narzucać, tam gdzie się uczniowie i wychowawcy zdecydowali, w tej chwili uczniowie mają na tym classroomie otwarte te dzienniki refleksji i je uzupełniają. I jest dokładnie to, o czym Ula mówi, wychowawca ma stały dostęp do tego, czyli wychowawca też może tam swoje uwagi pisać, ale co jest najważniejsze, że wychowawca może w każdej chwili poprosić ucznia o rozmowę i uczeń może poprosić o rozmowę wychowawcę. I oni mogą przegadać to, co się tam wydarzyło, jeżeli uznają, że to jest ważne. I to jest chyba taka ogromna wartość tego, że to co jest chyba istotą tego rozmawiania o zachowaniu ucznia, że to nie może być koniec czerwca, gdzie nagle arbitralnie wychowawca powie, dobrze, ty Marysiu masz wzorowy, a ty Krzysiu masz dobry, bo tak ja uważam, tylko powinno to być efektem ciągłego kontaktu wychowawcy z uczniami i jeżeli wychowawca wie o swoich uczniach dużo, a przy tej okazji, czyli wykorzystując ten dziennik refleksji, może być na bieżąco, co jest bardzo rozwojowe i co nas bardzo cieszy. Nasi uczniowie nie zawsze mają okazję pokazać w szkole swoje pasje, bo te pasje są bardzo różne. Ten dziennik refleksji w tym rozdziale działam poza szkołą daje im na to szansę. Czyli oni się mogą nam pochwalić wszystkim tym, co ich absorbuje, co ich zajmuje w tak zwanym ich czasie wolnym. Czyli no tu nie będę wymieniała, każdy wie, co to może być. Tak? Są wszelkie działania artystyczne, ale również działania wolontariackie, które nie są związane stricte z działalnością szkolną, bo przecież oni mają różne swoje działalności. I w tym też upatrujemy szansę na to, że się o naszych uczniach więcej dowiemy, a uzupełniając ten dziennik refleksji, mamy nadzieję, że będą mieli większą łatwość, że to nie będzie na zasadzie, bo przepani, bo ja to jeszcze robię to i tamto, tak? Tylko on będzie miał tutaj okazję, żeby to pokazać, a wychowawca będzie miał szansę, żeby na to zareagować i żeby dopytać. Czyli jest to troszkę taki tutoring. Rozumiem. A zgodnie z tą logiką design thinking, no to rozumiem, że sprawdzacie prototyp w tych próbach. Czy są jakieś wnioski, które na przykład od razu was skłoniły do zmiany czegoś, co założyliście? Znaczy prototyp, ten pierwszy prototyp, który został wytworzony przez klasy, już na tym sejmiku przewodniczących klas już został zweryfikowany. Oni już tam włożyli swoje rzeczy. Ale powiem wam troszkę tak anegdotycznie, chociaż uważam, że to jest świetna refleksja. Uczniowie klas starszych szczególnie, jak zobaczyli ten dziennik refleksji, czyli jak zobaczyli, co będzie ich zadaniem w tym półroczu, to pierwsza myśl, ktoś się odezwał i tak, ale ludzie, ale przecież my sobie utrudniamy. Przecież to w tej chwili my będziemy musieli pamiętać o tym, żeby o różnych swoich działaniach pisać i mówić i to dokumentować. Przecież przedtem to wychowawca myślał o wszystkim, a my tylko siedzieliśmy. Więc oni sobie jakby w momencie, kiedy sami to stworzyli, zdali sprawę z tego, że przerzucają na siebie odpowiedzialność. No tak, ale z drugiej strony padły takie głosy, że z drugiej strony mają gwarancję, że coś nie zostanie niezauważone, że jakby mają na to wpływ. Tak. I rozumiem, że ten wpływ przeważył. I jednak tak, zdecydowanie. Okej, rozumiem. Dzięki. Bardzo się cieszę, Ula, że udało ci się wrócić. O ile pamiętam, to byłaś w takim momencie, w którym mówiłaś o rezygnacji z tych kart na rzecz rozwiązań cyfrowych. To jeżeli chcesz, to dokończ, proszę. Znaczy, przede wszystkim wrócę do tego, że bardzo, bardzo zależy nam na tym i nauczyliśmy się o zachowaniu mówić w języku faktów, jako przekazywaniu informacji, co się wydarzyło, tak? Co się wydarzyło pozytywnego bądź negatywnego.
To zarówno robiliśmy i wykorzystujemy do tego aktualnie dziennik elektroniczny Librus. Tam odkryliśmy takie narzędzie jak kartoteka, gdzie możemy wpisywać wszystko, co się dobrego, fajnego wydarzyło, jeżeli chodzi o zachowanie dziecka, ale też coś, co nas niepokoi albo gdzie prosimy o wsparcie rodziców. To są takie bieżące informacje, które są ważne dla rodziców, dla tych rodziców, którzy chcą wiedzieć, jak jego dziecko funkcjonuje na terenie szkoły. Dla nas natomiast podstawowym narzędziem oceniania jest informacja zwrotna i rozmowa z tym uczniem. Więcej czasu, ale większe efekty, zdecydowanie budzenie takich pozytywnych relacji i poczucia bezpieczeństwa młodych ludzi. I w tych relacjach budujemy też taką ich odpowiedzialność i branie odpowiedzialności za to, co oni robią. A więc jeżeli zdarzy się, że rzeczywiście czują przez skórę, że coś poszło im nie tak, bardzo chętnie znajdują taką osobę w szkole, z którą chcą rozmawiać. I zawsze im mówimy, że to, co się dzieje, to jest bardzo ważne. Omówimy to, znajdziemy sposób na rozwiązanie. Ale musisz wiedzieć, że są takie momenty, kiedy musimy na przykład zaprosić do takiej rozmowy jeszcze twojego rodzica i wyjaśniamy, dlaczego tak jest. A więc nie jest rodzic wzywany, nie przychodzi w wyniku skargi, tylko jako zaproszenie do wspólnego rozwiązania problemu. Tak samo jak bardzo ważnym jest, żeby w tej kartoteczce pojawiły się wszelkie pochwały, pozytywne zachowania. Rodzice o tym mówią, że babcia, dziadek bardzo chcą na to zerknąć, zobaczyć. To jest fakt, który jest opisywany. Dla młodszych dzieci ma to olbrzymie, olbrzymie znaczenie. Wiedzieliśmy też, że mamy to ciągłe zagrożenie rodzica, który pyta, no dobrze, ale jak to ostatecznie z tym zachowaniem jest? Bo nie powiedziałam jeszcze jednego, że my nie oceniamy taką oceną, która jest wymagana w przepisach prawa, dopiero na samym końcu, tak, końcoworocznie. Tam się pojawia zachowanie wzorowe, bardzo dobre i tak dalej. Wcześniej bazujemy tylko i wyłącznie na opisach. Dokonujemy jak gdyby podsumowywania co 3 mniej więcej miesiące. Jest to śródokres po zakończeniu pierwszego półrocza, jest to znowu śródokres wiosenny. I ocenę w opisie, jeszcze bez tego użycia bardzo dobre, wzorowe i tak dalej, dajemy miesiąc przed radą klasyfikacyjną. I wtedy też zapraszamy rodzica do tego, żeby przyszedł i porozmawiał, jak on widzi tę końcoworoczną ocenę zachowania, co jest niezwykle ważne, szczególnie dla klas ósmych. Bo jednym z zagrożeń takiego podejścia do opisu i do rozmowy i do mówienia o faktach jest to, że po pierwsze rodzice mają doświadczenia swoje szkolne, oni byli inaczej oceniani, a po drugie w bardzo wielu regulaminach różnych i tych przyjęć do szkół ponadpodstawowych i tych związanych z otrzymaniem stypendium albo z jakąś nagrodą jest wymagana ocena zachowania wyrażana tak, jak to jest zapisane w ustawie o systemie oświaty, czyli bardzo dobre, wzorowe, nieodpowiednie, naganne i tak dalej. W związku z tym trochę musimy się boksować z tym wymaganiem formalnym, mając na uwadze, że przez cały rok jednak opisujemy zachowanie dziecka. Nie używamy, że on jest wzorem, że jest bardzo dobry, że jest poprawny, że jest naganny, tylko mówimy właśnie o jego zachowaniach, tych pożądanych i tych niepożądanych. Przez cały rok w ten sposób pracujemy po to, żeby na koniec odpowiedzieć, że to odpowiada takiej ocenie, zaprosić wtedy rodzica i powiedzieć, co państwo o tym sądzicie. Jasne. Czas nam się kończy niestety nieubłaganie. Musimy zrezygnować z jednego wątku, o którym jeszcze chcieliśmy powiedzieć, ale zależy mi na tym, żebyście jeszcze w dwóch słowach powiedziały o tym prawie, bo trochę ono się tu przewija. Gdybyś mogła, Ula, powiedzieć dwa słowa o umocowaniu samej oceny zachowania w prawie. Państwo na pewno to wiedzą, ale być może takie przypomnienie się przyda. Co mówią przepisy o ocenie zachowania?
Znaczy, jeżeli chodzi o oceny, generalnie o oceny, ale w tym ocenę zachowania, to nie jest tak, że my musimy oceniać właśnie sumarycznie albo ocenami, które są zapisane jako końcoworoczne, bo te końcoworoczne na świadectwie muszą się ukazać. I tutaj nie ma dwóch zdań. Na koniec musimy dziecko ocenić oceną zachowania wzorowe, pomijając klasy 1-3, gdzie jest ocena opisowa i jest do tego dostosowane świadectwo. Świadectwo, które jest dokumentem zewnętrznym, którego nie możemy modyfikować, posiada miejsce na opis zachowania w klasach 1-3. Począwszy od klasy 4, przypuszczam, że podobnie jest w szkole ponadpodstawowej, wzór świadectwa to jest, zawiera ocenę, która jest wyrażona słownie, czyli wzorowe, bardzo dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne. Takich ocen musimy używać. Natomiast w ciągu całego roku, zarówno w ustawie o systemie oświaty, która jest modyfikowana, tam jest z 1991 roku, która jest modyfikowana i ostatnia modyfikacja była, nawet w tym roku wprowadzono kolejne zmiany, tam jest cały dział trzeci poświęcony ocenianiu i wszystkie rozporządzenia ministra, które są uszczegółowieniem tych podstawowych wytycznych zawartych w ustawie o ocenianiu, dają nam szansę i dają nam taką możliwość, żebyśmy w swoich statutach dokonali w ramach wewnątrzszkolnego opisu, tego wewnątrzszkolnego opisu oceniania, zastosowali, zapisali ocenę opisową. My możemy to zrobić i to jest umocowanie prawne. Ja już wiele kontroli kuratoryjnych również przeżyłam. Nikt nigdy nie zakwestionował. Nie zakwestionował. Tak jest, że oceniamy kształtujące zachowanie, że mamy elementy oceniania kształtującego również w edukacji. Także to zresztą zawsze powtarzamy i umacniamy się w tym przekonaniu, że ocena kształtująca jest równoważna ocenie sumarycznej z edukacji, tak samo jest traktowana, a ocenianie zachowania, tak jak powiedziałam, dokonujemy go czterokrotnie. W ostatnim czasie, w maju, kiedy zapraszamy już do tego opisu rodzica i wyraźnie mówimy, jaka to będzie ocena. Okej, bardzo dziękuję. Basiu, wy jesteście przy zmianie statutu, to pewnie masz na świeżo, bo kolejna sprawa i wyzwanie prawne związane z ocenianiem zachowania i w ogóle systemem oceniania, zasadami, no to jest to, że one powinny znaleźć jakieś miejsce w statucie, jeżeli mają obowiązywać w szkole. To jak ten statut się zmienia? Przypomnij naszym słuchaczom. Zasady szkolne, zasady oceniania muszą być w statucie i są w statucie, czyli jeżeli cokolwiek zmieniamy, to musimy nowelizować statut. Pytanie tylko, jak bardzo ta nowela do statutu, to może być jakby tylko nowelizacja statutu, albo możemy napisać sobie statut od nowa, jeżeli mamy w nim więcej niż jedną zmianę, tak? To tak jak z dokumentami prawnymi, w pewnym momencie pojawia się tak zwany tekst jednolity, tak? Czyli jeżeli Państwo macie dużo aneksów do statutu, dużo noweli do statutu, to warto w pewnym momencie ten statut przepisać jakby od nowa. Natomiast każda zmiana w statucie wymaga uchwały Rady Pedagogicznej. Czyli to trzeba po prostu zrobić. Jeżeli zmieniamy statut, warto sprawdzić wszystkie przepisy prawne, czy to się zgadza. Warto zapytać eksperta od prawa, jeżeli macie Państwo dostęp do takiego w szkole bądź w organie prowadzącym. I każdą zmianę w statucie, każdy aneks, każdą nowelę do statutu należy zatwierdzić uchwałą Rady Pedagogicznej. Jasne, oczywiście, czyli dyrektor nie może sobie napisać statutu sam. Nie. Okej, rozumiem. Bardzo Wam dziękuję. To jeszcze nie koniec, chociaż nam zostały dwie minutki, ale ja bardzo chcę Państwa poprosić o poświęcenie chwili uwagi sprawie, która jest istotna dla naszego sponsora. A prelegentki jeszcze proszę o pozostanie chwileczkę. Tutaj macie Państwo kod do Mentimetra, kod QR. Możecie go sfotografować, jeżeli macie taką maszynę, ale jest też kod do wpisania na telefonie przy wejściu na Mentimeter, a także mamy link na czacie, o ile się nie mylę, sprawdzę, czy go mamy. Tak. Jest link na czacie do Mentimetra. Tam są cztery bardzo proste pytania z gatunku prawda-fałsz. To są pytania, na które jeśli Państwo odpowiedzą, to nasz sponsor będzie miał przekonanie,
że Państwo nas słuchali i wywarliśmy na Was jakiś wpływ, a dlatego on nas wspiera, żebyśmy mogli upowszechniać rozmaite dobre praktyki. Więc gdybyście Państwo mogli tam wejść i odpowiedzieć na te pytania, to bardzo, bardzo o to, bardzo, bardzo o to prosimy. I w czasie, kiedy Państwo będą to robić, to ja jeszcze chciałem zapytać o ostatnie słowa w tym webinarze Ciebie, Ula, i Ciebie, Basiu. To jest taki rytuał, który mamy w Odpornej Szkole dla Dyrektora, że na koniec mówimy o złotych zasadach, czyli gdybyście mogły, każda z Was, powiedzieć o jednej rzeczy, którą uważacie za kluczową i związaną z pracą nad systemem oceny zachowania w szkole. Gdyby Was na przykład taki początkujący dyrektor zapytał, no to powiedz mi, co w tym jest najważniejsze, czego ja mam głównie pilnować, to co by to było, Ula? Powiedziałabym wtedy zacytowałabym jeden z drogowskazów, które są drogowskazami naszej szkoły, wypracowane wspólnie, te drogowskazy z rodzicami, z uczniami. I on brzmi w ten sposób. Nie każdy może być biologiem, matematykiem czy lekarzem, ale każdy dla dobra swojego i innych musi być człowiekiem. Ocena zachowania to ocena z człowieczeństwa, nie z chemii, nie z biologii, nie z przyrody. Najbardziej czuła, najbardziej wrażliwa, wymagająca niezwykle empatycznego języka i podejścia, takiego nieodzierającego z godności, wymaga umiejętności komunikacyjnych, wymaga wspólnego umówienia się na to, co chcemy osiągnąć, czyli wymaga bycia razem i towarzyszenia młodej osobie, dania mu szansy na poprawienie tego, co się wydarzyło niewłaściwie. To jest czas, to są umiejętności dla nauczycieli, to jest empatia dla nas wszystkich ludzi i ja myślę, że ta ocena człowieczeństwa jest naprawdę kluczowa i podstawowa. Mówię to w charakterze zarówno pedagoga, jak i dyrektora. Jasne, dzięki. Basiu, a dla Ciebie? No i co tutaj powiedzieć po takim podsumowaniu Uli? Ja powiem tylko tak, ja się z Ulą zgadzam w każdym calu, w każdym słowie tego, co powiedziała. Jeżeli bym miała zrobić to bardzo krótko, to bym powiedziała tak, hashtag uwspólnianie, czyli wszystko to robimy razem. Razem wypracowujemy zasady i razem o nich rozmawiamy. Hashtag empatia, empatyczna rozmowa. Hashtag bycie z młodym człowiekiem. To są najważniejsze rzeczy. Jasne, dzięki. Ja też chcę powiedzieć, bo jakoś zapamiętałem, to chyba Ula mówiła kilkakrotnie, a wydaje mi się jakoś bardzo istotne i cenne przy myśleniu o systemie oceniania zachowania, używanie do opisu języka faktu. To jest coś takiego, co jest jakby mało związane pozornie z tym tematem, a jednak jest kluczowe, żeby na przykład unikać nieporozumień, unikać jakiegoś takiego niezbyt trafnego wartościowania. To ćwiczenie opisywania zdarzeń w języku faktów wydaje mi się tutaj być niezwykle istotne. To sam dołożyłem zasadę wyjątkowo, ale mam wrażenie, że rzeczywiście jest ważne i Wy o tym mówiłyście, więc czuję się do tego uprawniony. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tobie, Ula, Tobie, Basiu, Oli też trochę zaocznie, bo już nie mogła z nami zostać. Państwu bardzo dziękuję za to, że z nami byliście przez całe to webinarium. Mam nadzieję, że odpowiedzieliście na pytania i dzięki temu będziemy w porządku wobec naszego sponsora NRC. I zapraszam Państwa tradycyjnie po weekendzie majowym, ale chyba nie bezpośrednio, bo to jeszcze będą święta, tylko w drugim tygodniu maja na seminarium sieci dyrektorskiej. To jest taka forma, gdzie Państwo rozmawiają ze sobą, a nie z naszymi prelegentami. A w kolejny webinar w końcu maja z góry zapraszam. Będziemy mówili o ważnych sprawach związanych z dorobkiem takiego programu jak Szkoła dla Innowatora w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a konkretnie będziemy mówić trochę o kompetencjach i przestrzeni. Z góry zapraszam. Bardzo dziękuję, przepraszam za przedłużenie i kończymy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.